Kwarc. Kwarc, ponieważ 90% bloków z tej mapy to kwarc, więc. Nie, ja bym dał, że to jest A-tier. To jest A-tier taki dobry. To solidna mapa, solidna mapa. Mid jest spoko, jeżeli ktoś jest już na midzie to i nie patrzy na ciebie, to możesz po prostu zejść, zebrać kilka skrzyń i wtedy go dobić, nie? To jest spoko mapa akurat do tego. I też rozmieszczenia ze spawny nie jest tak, aż taki zły, jeżeli potrafisz się bridżować, to jest łatwo. O Boże, ta mapa. Jednocześnie ukocham, O, to jednocześnie jest nienawidzę, to jest. fajny koncept z tym, że musisz do tego pąku, czy co kurwa jest, bić się tam, żeby Do te tej skrzynki kuli, tak. dostać. Ale mid mógłby być lepszy. Walki na midzie są ciężkie, one są okropne, nienawidzę ich. To B tier. Albo C tier. C tier. No. Co to było? Ujdzie. Arena 18. Nie mogliśmy dojść do nazwy. To jest Arena 18 po prostu. Kraj na MC nazwie. Żart nigdy nie nazwie. Anyways. Wygląda jak coś, nie wiem co. A gra się na niej. Jeszcze gorzej. Nie, gra się na niej. Nie podoba mi się mid. Ja mam. Tak często ja mam tak, że ludzie mnie zblokowują, kiedy jestem na dole midu. Dlatego przestałem chodzić po prostu na dół. Ja po prostu biorę te cztery skrzynki z góry. Jeżeli nie mam zbroi, to lecę na dół. Nawet jeżeli mnie zblokują, to trudno. Ale nie lubię. I jeszcze. Dobra. O, Julia przyszła. Cześć, Julia. Siema. Weszłaś w trakcie nagrania. Pilnujemy mapy teraz. Na tak. Co? Weszłaś w trakcie nagrania. Nie no, spoko. Jakiego nagrania? Nie, żadnego, dobra. Mocarne grzyby? To jest jedna z moich ulubionych map, szczerze ST jest dla mnie. To jest cudowna mapa. Też, To to jest jest. spoko. Kocham tę mapę, dlatego, że po pierwsze. Czekaj, muszę policzyć teraz. Pięć skrzyń. Pięć skrzyń, nie licząc podwójnej. Podwójna to dwie skrzynie. Jest pięć skrzyń na tej mapie. To jest cudo. Na spawnie. To jest cudowne samo w sobie. Jeżeli nie masz ender. Jeżeli nie masz enderperły, to są sąsiednie grzyby. I jeżeli ktoś się tepnął enderperłą. To i go nie zabijesz, to przynajmniej zgadniesz jego skrzynię z dołu. Co? Korale? Tak nazwaliśmy to chyba? Bikini dole? Ja mam tylko dwa słowa do powiedzenia. Co? Muszę kleja! Nie mogę zareagować się na krainkę. To bikini dolne leci do C-tier. Też. Tak Ja poniżej. bym dał łowisę nad Niżej tym. gej. Dawaj młyn. Młyn. Młyn to jest. Nie się. Straight up daje C-tier, szczerze. Taki poniżej kuli. Czemu mówimy kula, nie ławica? Dobra, anyway. Młyn jest w sumie spoko, bo jest. Są trzy skrzynie. I to jest zagwarantowane prawie, że dostaniesz wszystkie bloki potrzebne ci do mida. Mid jest. Też jest spoko. Są cztery skrzynie na dole i jeszcze są cztery skrzynie na górze, więc jeżeli. Ktoś jest już na midzie, to możesz tak samo strollować go, pójść na górę. Jest bezpiecznie, jest spoko. A mapa jest. Szczerze, jak tylko opowiadam, to pójdę trochę wyżej od ławicy. Na jakim serwerze ostatnio widziałeś Fajus? Co mówiłeś, że na jakimś innym widziałeś? victorycraft.pl. A ty ja wiesz, gdzie wczoraj ją widziałam? Gdzie? Na Craft MC. Ja swojego ojca kiedyś widziałem w klubie striptizowym. Wrapce? W szafce! Nie, sorry, poznam. Teraz wieża Babel. Wieża Babel. Wieża Babel to jest cudowna mapa. Kocham. Dorimy. Kocham tą mapę, to jest też S tier. Wieża Babel? Ten mid. Ja kocham ten mid. Ten mid jest cudowny. Ja bym dał SSR-ci, no to SSS? like. Nie, SSS jest zagwarantowane do tylko jednej mapy przecież. Jak powiedział. Ale to jest wyżej od grzybów, zdecydowanie. Od mocarnych grzybów, to jest zdecydowanie wyższe. No, mapa jest dobra. Bardzo dobra. To jest cudowna mapa, to jest idealna. Nie mam do czego się przyczepić, szczerze, to jest cudo. Kocham ją. Która? Arena 22. Teraz te słabsze grzyby. Które słabsze grzyby? To grzybki. Grzybki. A więc grzybki. Grzyby? Ja szczerze. Dałbym B tier taki pomiędzy kopa. Pomiędzy. Śląskiem, Śląskiem oraz Onion Ringiem, nie? To szczerze? Ta mapa jest całkiem spoko. Jeżeli nie dostajesz enderpearl, to tak samo. Możesz nawigować się po sąsiednich.
przy średnich wyspach, ponieważ są aż dwie obok ciebie. I nie wszystko stracone, jeżeli na twojej wyspie nie ma niczego. To jest straight up upgrade już. To jest po prostu dodatkowy punkt dla tej mapy. Oczywiście Julia się wypowie teraz. Też a więc przechodząc do... Mleko. Pory roku, teraz pory roku. Jakie mleko? Idę do mleko. Pory roku to jest... Bitir. Jak oceniasz Kordik? Przecież... Spawn sam w sobie jest słaby, moim zdaniem. Bridżowanie się na tą wyspę pomiędzy tobą a midem jest trochę uciążliwe, ponieważ zwykle twój sąsiad się połapie, że już się bridżujesz, więc jest duża szansa na to, że cię zwali i to jest okropne. A mid sam w sobie to... Pajęczyny, kurwa! Ale nie jest najgorszy, to Bitir. No, Bitir może być. Teraz mapa, na którą nie możemy po prostu znaleźć nazwy, bo jest zbyt generic. Arena jest fajna, ponieważ jest 12 graczy i... A w sumie nie, w nocy się nie wypełnia. Jakbyś mapy, Bydgoszcz! Dajmy C-tier tak tutaj. Dobra. Farma? Farma to jest D-tier. Farma to jest okropna mapa, nienawidzę tej mapy. Nie masz enderperły? W dupie jesteś. Panie, w dupie byłeś, górno widziałeś. Chyba, że każdy nie ma enderperły, to akurat możesz wygrać wtedy. To akurat jest spoko. Dobra, następna mapa. Co to było? Grzybica? Zupa grzybowa. Nie grzybica! Zupa grzybowa. To jest znowu trzecia mapa pod nazwą grzyby. Grzybki. To jest o wiele lepsze od tych normalnych grzybów, które są teraz w B-tier. Ja bym dał A-tier. Ogółem bardzo mi się podoba nawigacja między wyspami. To nawet między tymi, które są na ciebie naskos od ciebie, nie? Nie te dwa sąsiednie, tylko naskos od ciebie są. Nawet po nich możesz nawigować i po prostu zbierać kile z wyspy na wyspę. To jest super. Ja połowę czasu na tej mapie nie wchodzę na mida w ogóle. Ja kocham tą mapę. I jeszcze... Udajesz, że wiem, o jaką mapę chodzi? Gdybyś była na streamie! To wstawiłeś. Czemu o tym myślisz tylko? Czekaj, muszę komuś wbić w mordę zęby. Czekajcie! Wracając. Prośko. Dobra, na midzie, na tej mapie jest... Dół jest okropny. W dół to są półpłytki. Zaproszenie. Copy link. Julia, przeszkadzasz mi w rozmowie, Julia. Przepraszam, Jezu. Dziękuję. A więc... No zamkiłem! Teraz. Pumpkin strat SSS. Teraz... Mapa następna. Następna mapa, mój drogi przyjacielu. Niezręczna sytuacja, ponieważ teraz zauważyłem w montażu, że pominęliśmy jedną z aren. Zapomniałem o tym zupełnie, ponieważ to było kilka miesięcy temu i jestem lamą i tego nie edytowałem. I teraz zauważyłem, że areny 34 nie ma. Z jakiego powodu? Z takiego powodu, iż... Kiedy robiłem screenshoty tych wszystkich aren z góry, to nie mogłem trafić jakieś 300 razy. Próbowałem znaleźć każdą mapę i 34 mapa... Nie, 34 znalazłem, nie. Ta mapa, która teraz się powinna pojawić, się nie pojawiła. To jest taka mapa z kometami. Jest jedną z gorszych map, szczerze jest w Bydgoszczy, tyle chciałem powiedzieć. I jeszcze pominęliśmy najlepszą mapę, Onion Ringa, i szczerze... Naprawdę nie wiem, jak to się stało. Nieważne, wracajcie. Przechodząc dalej. Biedronka to jest słaba mapa. To jest dolny C-tier, moim zdaniem. To jest... Kurwa, czemu wszystko na C-tier? No bo... Ja bym to na D-tier. Na D-tier? D-tier? Taki górny D-tier, no. No. Mapa, droga do mida. Nie jest pokroju C-tiera, ale też nie może być niżej. Ja nie rozumiem. Na tej mapie są po bokach takie dwie wieże małe, jak na tych mapach wieżowych. Czemu one istnieją, te małe wyspy? Dosłownie nikt, kto ma mózg, nie wchodzi na te wyspy. Tam są tylko dwie skrzynie, jeżeli... Ja ani razu nie byłem na tamtych wyspach. Po co można się zapytać o 90% map design choices na krainie? Kurde, jest tu do wody, a czemu nie? CBT, dlaczego CBT? Po pierwsze... Okej,
pozwólcie mi wytłumaczyć. Droga do Mida. Istne piekło, ponownie, naprawcie mapy, czemu nie dostałem enderpearly? Boże, to jest pierwszy punkt. Drugi, to jest w sumie plus. Ta arena na Midzie jest całkiem Mid jest cudowny, nie mam nic do Mida. Droga do Mida jest piekielna. Wyspy są bardzo daleko od siebie, ale na tyle blisko, żeby móc zestrzelić oponenta. On jest dalej w twoim render distance i dalej go widzisz. Jeżeli on nie ma enderpearly i się bridżuje na Mida, to go z łatwością zestrzelić, to jest tak proste. Dlatego nienawidzę tej mapy i dlatego to jest E-tier. Szwagier, coś ty kurwa zrobił z tym midem. Po pierwsze, to jest tania podróba Onion Ringa, który ma na sobie te dywany. I na nich nie da się stawiać bloków, nie da się tego sprintować, skakać i stawiać bloków pod sobą. To jest okropne. Po drugie, na tym Onion Ringu mogą cię zwalić bardzo łatwo. Po trzecie, mid to jest piekło, tam nie da się walczyć, to jest tak łatwo da się uciec od oponenta na tej mapie, na midzie oczywiście. To jest taki najniższy E-tier. Teraz kwiaty, to jest spoko mapa, to jest taki B-tier tak tutaj pomiędzy, nie? Kwiaty? Środkowy B-tier, ta. Kwiaty są... bardzo spoko mapą. Droga do Mida to jest chyba 15 bloków. Nawet mniej. To jest cudowne. Sam ten fakt jest cudowny, naprawdę. Piękny jest. Jest kochany. Jeżeli umiesz speedbridge, to ta mapa dla ciebie jest twoją suką. That's it. Problem w tym, że jest bardzo dużo teamerów na tej mapie. Nie wiem czemu, ale na tej mapie tak dużo teamerów spotykam. Okradki, wiesz, miłość, takie inne. Dobra, to ma sens. I teraz ostatnia mapa, balony. Fuck balony, all my homies, heje balony. Bydgoszcz, fuck. Nie, Bydgoszcz. Nie no, balony są dziwną mapą. Po pierwsze, w domu, może pomówmy drogę do Mida. Droga do Mida jest spoko, szkoda jest, że musisz dostać fall damage, żeby dostać się na dół. Ponieważ spawnuje się jakieś 20 kratek w górę, czy tam 15, nie? Na midzie jest o wiele za mało skrzyń. Są jeszcze te tunele pod mapą. One są porąbane. Ja dalej nie wiem, nie wiem, gdzie są skrzynie pod tą mapą. Ten dom jest do dupy. Czemu? Ponieważ na 1. Jeżeli grasz na 1.8, a większość osób gra na 1.8 na krainie, na Blazing Packu na przykład, to... Kurna! Trapdory nie działają! Trapdory się glitchujesz się w trapdorach dosłownie. I tam jest ten jeden trapdor obok drabinek. Ty musisz mam na to sposób, żeby spamić po prostu prawym przyciskiem myszy tego trapdora, żeby się uwolnić na górę. Ale to dalej prawie że nie działa i jest... Może ci się zdarzyć, że po prostu ktoś jest pod tobą, uciekasz i się glitchujesz w trapdorze. I najważniejsze. Choć nie za dużo osób w sumie to używa. Balony są w środku puste. One są w środku puste. Ile razy ja tak miałem? Znaczy, kilka razy miałem, mniej niż 10 razy miałem tak, że po prostu gracze się chowali w balonach. Ostatnia osoba, na kucaku cały czas siedziała. Dobra, zrobiliśmy całe. Czekaj, daj mi te znaki, ja je przeczytam. O, zadziałało!